Był słyszalny. Zresztą to, co głosiły bolszewickie gazety, nie miało dla chłopów w Imperium Sowieckim najmniejszego znaczenia. Korespondent powstałej w 1923 roku i kierowanej do chłopów i gazety informował swoich przełożonych, że przemierzając wsie środkowej Rosji, z rzadka tylko odkrywał tam ludzi, którzy umieli czytać. Chłopi czerpali wiadomości z tego, co usłyszeli od miejscowych popów. Albo krążących po guberniach handlarzy. Na wsi rządziły pogłoski rozchodzące się szybciej niż informacje gazetowe. Na przykład chłopi w środkowej Rosji dawali wiarę temu, że każdy, kto zaprenumeruje gazetę, będzie musiał płacić dodatkowy podatek. Albo, że Anglia wypowiedziała Rosji wojnę i niebawem zacznie się na wsi pobór do wojska. Inni wierzyli w to, że Francuzi wybrali Mikołaja II na swego cara. W guberni Tulskiej rozchodziła się fama, że wkrótce chłopi pod dowództwem znanych osobistości podniosą się przeciw władzy sowieckiej i wówczas komuniści zostaną wytępieni. Chłopi mieli wprawdzie pewne pojęcie na temat wielkiej polityki, ale przyjmowali tylko taki punkt widzenia, który z ich perspektywy miał sens. Sowiecki chłop był analfabetą. Nie widział wokół siebie osiągnięć władzy, którymi chwalili się bolszewicy. Chociaż władze bolszewickie już w połowie lat dwudziestych rozpoczęły walkę z analfabetyzmem i zakładały na wsi szkoły, efekty tej akcji nie były zbyt widoczne. Oficjalne dane mówiły oczywiście o imponujących sukcesach. W poufnej korespondencji między sobą przywódcy bolszewików wpisali jednak otwarcie o niepowodzeniu tej kampanii, która ostatecznie objęła swym zasięgiem niewielką liczbę chłopów. Przyczyną tego stanu rzeczy był nie tylko tradycyjny opór mieszkańców wsi, który ograniczył zakres prowadzonej akcji oświatowej, lecz także brak wśród kadr ludzi, którzy byliby w stanie zyskać zaufanie i szacunek chłopów. Wraz ze zniszczeniem duchowieństwa na wsiach władza straciła bowiem swoje uszy i oczy w tym środowisku, a także jedną z niewielu możliwości oddziaływania na chłopów. Poza tym brakowało też podręczników i nauczycieli. Niektórzy wysyłani na akcje walki z analfabetyzmem byli niewiele bardziej wykształceni od tych, których mieli nauczyć czytania i pisania. To, co można powiedzieć na temat walki z analfabetyzmem, odnosi się również do sowieckich szkół. Jeśli chłopi już do nich uczęszczali, zupełnie wyjątkowo tylko dowiadywali się w nich, do czego w ogóle zmierza nowy porządek w państwie. Chłopi wiedzieli wprawdzie, jak trzeba rozmawiać z urzędnikiem, Lecz zapominali o tym i wracali do starych, tradycyjnych sposobów. O przyswojeniu sobie kultury hegemonialnej nigdzie nie mogło być mowy. Lenin widział w tym jedynie problem techniczny. Dla niego rosyjska nędza była wyłącznie kwestią braku możliwości technicznych. Elektryfikacja Rosji, o której marzył. Komunizm to władza rad plus elektryfikacja. Była jednym z tych wehikułów, które miały dostarczyć na wieś postęp. Światło elektryczne miało oświetlić nie tylko chłopskie chaty, lecz oświetlić również chłopskie umysły. Lenin uważał, że kto będzie spędzał wieczory przy świetle lampy, ten zacznie czytać książki i wyzwoli się z nałogu picia. Elektryfikacja nie zmieniła jednak rosyjskich chłopów i głęboko zakorzenionego wśród nich obyczaju picia w konkurencji z książką. Wygrywała jednak wódka. Chłopi nie mieli też pojęcia o prawie państwowym. W większości regionów każące ramię prawa dawało znać o sobie sporadycznie. W połowie lat dwudziestych w guberni twerskiej było nie więcej niż 250 funkcjonariuszy milicji. Teren przypadający na jednego milicjanta obejmował obszar od 150 do 200 kilometrów kwadratowych. W niektórych powiatach milicjanci musieli chodzić pieszo. Stróże porządku byli niewykształceni, źle opłacani i skorumpowani. Nie cieszyli się też uznaniem ani autorytetem wśród chłopów. Prawo państwowe jedynie w rzadkich przypadkach pokrywało się z istniejącą wśród chłopów świadomością prawa. Najczęściej jednak pozostawało im nieznane, podobnie jak funkcjonariuszom milicji, którzy mieli je egzekwować. Reprezentanci państwa w żadnej mierze nie przyczyniali się do umocnienia świadomości prawnej na wsi, ponieważ byli słabi, pozbawieni autorytetu i sami traktowali prawo jako okazję do wzbogacenia się. W najgorszym razie prawo przychodziło na wieś w osobie uzbrojonego rewolucjonisty, którego postawa umocniała chłopów w przeświadczeniu, że prawo jest po stronie tego, kto potrafi wymusić na innych to, czego chce. Mieszkańcy wsi mogli stawiać opór tylko w jeden sposób odmawiając podporządkowania się. W lutym 1925 roku Felix Dzierżyński, szef sowieckiej tajnej policji GPU, poinformował biuro polityczne, że w wiejskich regionach kraju wzrosła liczba napadów na korespondentów prasy i reprezentantów władzy. Niektórzy z nich zostali pobici i zamordowani, bo próbowali mieszać się w życie wiejskiej społeczności. W sprawozdaniu GPU z września 1926 roku jest mowa o tym, że wiejscy chuligani i bandyci organizują napady na funkcjonariuszy sowieckiej władzy. W Tomsku i w mieście Barnału zamordowano dwóch komunistów. Napady te, organizowane, jak twierdzono, przez antysowieckie elementy, miały osłabiać na wsi władzę sowiecką. Miasto i wieś dzieliła w końcu lat 20. głęboka przepaść kulturowa. Rytm życia wsi kształtowały pory roku oraz cykl świąt i obrzędów religijnych. Na co dzień jednak panowało pijaństwo i przemoc. Chłopi wierzyli w magię i cuda. Szukali pomocy u znachorów, cudotwórców i wróżbiarzy. I kiedy rewolucja, zwalczając tradycje i religię jako przejaw ciemnoty, przyczyniła się do zniszczenia prawosławnej cerkwi, chłopi sami zaczęli wybierać swoich duchownych. Nie pomogła bolszewicka propaganda w formie objazdowego, ruchomego kina ani wywieszanie po wsiach plakatów o wydźwięku antyreligijnym, ponieważ chłopi nie szukali w religii treści, które mogłyby zmienić ich życie, lecz mądrości, które potwierdzały dotychczasowy sens ich egzystencji. Jak gospodarować, świętować i o co z kim walczyć? Rozstrzygały zebrania chłopskie całej wsi, którym przewodzili szanowani i wpływowi gospodarze. Bolszewicy widzieli jednak we wspólnocie chłopskiej społeczeństwo klasowe, w którym zamożni kułacy uciskają biedotę chłopską i pozbawionych ziemi robotników rolnych. Ocena ta wynikała z niezrozumienia tego świata. Dla większości bolszewików konflikty wśród chłopów były skutkiem dysproporcji siły i różnic społecznych. Tymczasem w środowisku wiejskim, Przeciwstawianie sobie biedy i bogactwa nie miało sensu. Wszystkie konflikty, które wybuchały na wsi o ziemię i wpływy, były kłótniami toczonymi między rodzinami i klanami, pragnącymi umocnić swoją pozycję w wiejskiej hierarchii. Sensem wszystkich reguł i norm, tak silnie wiążących chłopskie wspólnoty, była rodzina ze swoją koniecznością materialnego zabezpieczenia bytu. Kułacy byli nie tylko panami wsi lecz stanowili również gwarancję bezpieczeństwa jej mieszkańców. W czasach biedy i nędzy ich pozycja i uznanie jeszcze bardziej się umocniły. Tej prawdy nie dostrzegali jednak ideolodzy bolszewiccy, bo nie przypuszczali, że przeciwstawią się im wszyscy chłopi. Szerzące się chuligaństwo, donosiło GPU w jednym z raportów dotyczących nastrojów wśród ludności, Przybrało w wielu wypadkach jaskrawo polityczny charakter, który przejawia się w prześladowaniu władzy sowieckiej na wsiach przez kułaków i stosowaniu faszystowskich metod pogromu wobec organizacji, których celem jest polityczne uświadomienie wsi. Wyjściem z tej sytuacji, co do tego czekiści, autorzy tego sprawozdania nie mieli żadnej wątpliwości, mogą być tylko siły zbrojne sowieckiego państwa. Akt uwłaszczenia oddawał w ręce chłopów ziemię, którą mieli oni prawo uprawiać dla siebie. Gwarantował to kodeks agrarny z 1922 roku. O konkretnym przydziale ziemi decydowało jednak zebranie wspólnoty danej wsi, wszystkich mężczyzn posiadających własne domy. Wielkość otrzymywanego areału zależała od liczby członków rodziny, a o miejscu, w którym miało się uprawiać przyznaną ziemię, decydowało ciągnięcie losów. Dlatego rodziny z większą liczbą dzieci miały lepszą perspektywę na otrzymanie większego kawałka ziemi niż rodziny bezdzietne. Dobrobyt i znaczenie zależały więc na wsi od dzietności, od korzystnie zawartego małżeństwa albo od śmierci kogoś z członków rodziny. Nieudane zbiory, zaraza wśród bydła, czy przedwczesna śmierć ojca lub matki, mogły stać się dla danej rodziny początkiem jej ruiny. I odwrotnie. Biedniejszym jednostkom. Udawało się nieraz dzięki korzystnie zawartemu małżeństwu, wysokiej dzietności i ciężkiej pracy na roli znacząco poprawić swój status. W tych warunkach małżeństwo na wsi stało się związkiem o bardzo wymiernym celu. Jego warunki ustalali między sobą rodzice młodych z obu stron, mając na względzie zabezpieczenie materialne potomstwa. Również i młodzi małżonkowie traktowali swój związek jako rodzaj zabezpieczający ich byt materialny umowy, która od każdego z nich wymagała aktywnego włączenia się w cykl wiejskiego życia. W przekonaniach bolszewików dobór partnera w małżeństwie powinien opierać się na zasadzie wolnego wyboru. Na taki luksus chłopi żyjący w biedzie nie mogli sobie pozwolić. Nie brakowało więc prób przypominania chłopom, że państwo nie zrezygnowało z ambicji sprawowania nad nimi władzy. Komuniści potrzebowali jednak kogoś, kto reprezentowałby ich na wsi i realizował ich zamierzenia. Zadanie to miały przejąć Rady Wiejskie, opierające się na komsomolcach i komunistach. Rada reprezentowała władzę państwową, pilnowała przestrzegania prawa, dbała o jego utrwalanie wśród ludności, ściągała podatki i troszczyła się o budowę dróg. Rady wiejskie nie otrzymywały jednak wytycznych od wiejskich zgromadzeń, lecz od wyższych od siebie w hierarchii urzędników państwowych. Ponieważ przewodniczący takich rad rzadko działali w porozumieniu ze zgromadzeniem wsi, lecz wiedzieli, że najbardziej liczący się w tym zgromadzeniu im sprzyjają, przybierali pozy jedynowładców, czym zrażali do siebie większość wiejskiej społeczności. W niektórych miejscowościach stawali się lokalnymi despotami, szykanującymi i tyranizującymi chłopów, często odgórnie decydującymi o tym, kto może zostać członkiem Rady, a kto nie. Większość członków Rad stanowili ludzie niekompetentni i nie będący w stanie pojąć, do czego zmierzają komuniści z najbliższego miasta gubernialnego. Mylili zadania, jakie miały do spełnienia komórki partyjne, z tymi, które miały do spełnienia Rady. A poza tym dbali o ciepłe posadki dla swoich krewnych i przywłaszczali sobie pieniądze pochodzące z podatków. A ponieważ wielu z nich nie potrafiło czytać ani pisać, i nie rozumieli sensu zarządzeń przychodzących z centrali, nie wprowadzali w życie tego, co zalecały wyższe instancje. Z tego też powodu chłopi lekceważyli instytucje Rady Wiejskiej, a nierozwiązane problemy, jakie pojawiały się na zebraniach, rozstrzygał tak zwany schod, czyli spotkania całej społeczności wsi, a nie tylko jej wybranych organów władzy własnych czy bolszewickich. Tak więc państwo dotarło wprawdzie na wieś ze swoją władzą, ale miało trudności z utrzymaniem się w niej na stałe. Wykorzystując wybory do rad, reżim próbował od 1926 roku zmobilizować wsparcie dla siebie i zmienić chłopów w lojalnych poddanych. Wybory do rad nie miały na celu zapoznania chłopów z procedurami wyborczymi. W gruncie rzeczy służyły rozpoznaniu wrogów wśród chłopstwa i były narzędziem mobilizacji. Wybory opierały się w równym stopniu na włączaniu jak i na eliminowaniu. Chodziło o skonfliktowanie biedniejszych chłopów z kułakami i popami. Bolszewicy zaczynali zazwyczaj od oficjalnego wytykania, kto jest kułakiem, duchownym lub urzędnikiem z czasów dawnego ustroju. Wciągali nazwiska wskazanych na specjalne listy, po czym wykluczali ich z uczestnictwa w wyborach jako wrogów klasowych. W wielu rejonach działalność rad załamywała się jednak, gdy tylko wieś opuściły brygady Komsomołu i partyjnych aktywistów. Bezsilność komunistów nigdzie nie była bardziej widoczna niż na wsi. Tam, gdzie partia nie mogła stale manifestować swojej obecności, jej akcje pozostawały bez odzewu. Przywódcy bolszewiccy. Doszli więc do wniosku, że na wsiach trzeba zaprowadzić permanentny stan wyjątkowy, gdyż tylko to dawało szansę utrwalenia się władzy bolszewickiej w świadomości chłopstwa. Dlatego akcje tego typu powtarzały się corocznie, zazwyczaj z okazji nowych świąt państwowych, ustanowionych przez bolszewików z początkiem lat dwudziestych. Ze strony wiejskich komunistów, którzy byli oczami i uszami reżimu. Przywództwo partii nie mogło oczekiwać więcej niż od wiejskich rad. Komórki partyjne istniały zresztą w niewielu wsiach. Jeżeli w ogóle gdzieś powstawały, składały się często ze zdemobilizowanych czerwonoarmistów, robotników i niższych urzędników, których los rzucił na prowincję. Chłopi nie ufali obcym, którzy nieproszeni chcieli się wtrącać do ich życia, pouczając ich, jak mają pracować, kiedy świętować. I w co wierzyć? Zazwyczaj widzieli w nich reprezentantów obcej władzy, którzy mówili do nich niezrozumiałym językiem i podnosili podatki. Komuniści przychodzili z innego świata, który chłopi niechybnie by wyśmiali i odrzucili, gdyby nie fakt, że tamci byli agentami władzy, która swymi metodami przemocy, gwałtu i zastraszania budziła lęk i przerażenie. Nowa polityka ekonomiczna. Nep ustabilizowała sytuację ekonomiczną, lecz oddaliła przywódców bolszewickich od ich celu. Wieś była w tym czasie obszarem, na którym przemocą państwo niewiele mogło zdziałać. Bolszewicy musieli zrozumieć, że ich program cywilizowania społeczeństwa oraz sposób w jaki żyją chłopi wzajemnie się wykluczają. Chłopi nie mieli pojęcia o propagowanej przez bolszewików socjalistycznej formie pracy. Ani o stylu życia nowego człowieka. Nie chcieli też słyszeć o walce klasowej. Bolszewickie próby ustanowienia komunistycznej władzy w każdym zakątku sowieckiego imperium zamierały u wrót rosyjskiej wsi. Odcinek 10. 3. Dyktatura bez proletariatu. Kiedy Fiodor Dan. Jeden ze znaczących mięszewików wyszedł w styczniu 1922 roku z moskiewskiego więzienia, nie wierzył własnym oczom. To, co zobaczył na ulicach Moskwy, przypominało mu ostatnie lata przed wybuchem I wojny światowej. Zobaczył rzesze dobrze odżywionych noworyszy, którzy bezwstydnie, nie zwracając najmniejszej uwagi na powszechną wówczas nędzę ulicy, obnosili się ze swoim dobrobytem. Wystawy sklepowe pełne były słodyczy, owoców i luksusów każdego rodzaju. Teatry moskiewskie i sale koncertowe liśniły dawnym blaskiem, kobiety nosiły futra i diamenty. Handlarze, którzy dwa lata wcześniej byli ścigani jako spekulanci, manifestowali swoje bogactwo. Dan usłyszał, że ludzie zwracając się do siebie, wrócili do dawnego zwrotu baryn, pan. Nie tak wyobrażał sobie początki socjalizmu. W partii bolszewickiej zaaprobowano nowy kurs w polityce ekonomicznej państwa NEP, którego efektem było widoczne bogacenie się poszczególnych jednostek. Młody komunista Aleksander Barmin cierpiał niemal fizycznie z powodu odejścia partii od jej dotychczasowych zasad. Pisał, że on i jego towarzysze Uważają nowy kurs w ekonomii za zdradę rewolucji i są gotowi opuścić partię. Reżim nie miał wyboru. Musiał uprzywilejować chłopów, żeby dzięki eksportowi zbóż zdobyć dewizy potrzebne dla rozwoju przemysłu w kraju. Dlatego nie było innego wyjścia, niż sprywatyzować handel. Lenin, a z nim inni przywódcy bolszewicy uważali, że w konkurencji z państwowymi kooperatywami wolny handel w przyszłości przegra i zniknie z rynku. Były to prognozy dalekie od realnej rzeczywistości. To przede wszystkim właśnie ludzie nep czyli kupcy i objazdowi handlarze, zaopatrywali miasta i wsi we wszelkiego rodzaju dobra. Gdy w końcu nawet państwowe przedsiębiorstwa, nie mając innych możliwości, zaczęły rozprowadzać swoje produkty poprzez prywatnych kupców, partyjni przywódcy wpadli w panikę. Czuli, że gospodarcza siła państwa słabnie i obawiali się. Że wkrótce nawet chłopi przestaną sprzedawać państwu zapasy wyprodukowanego zboża. Od 1926 roku rozpoczął się stopniowy odwrót od polityki NEP-u, a zaczął powrót obowiązujących wcześniej strategii represywnych. Handlarzy i kupców zaczęto obarczać specjalnymi podatkami i obowiązkowymi dostawami oraz nazywać ich elementem obcym społecznie, przez co wpychano ich na tory działalności nielegalnej. W roku 1928 przywództwo partii wezwało do likwidacji ludzi Nepu. Nowa polityka ekonomiczna miała służyć odbudowie gospodarczej kraju. Chodziło o to, by podnieść produkcję przemysłową. Cel ten kłócił się jednak nie tylko z ideologicznymi zapowiedziami partii, lecz również z oczekiwaniami większości robotników spodziewających się realizacji hasła równości. Urzędnicy zawiadujący gospodarką państwową, której podporządkowano trasty, zasada jednoosobowego zarządzania, jedino nacialię, je, racjonalizacja produkcji i wprowadzenie w fabrykach metod pracy Taylora, to elementy, które zmieniły rytm życia w wielkich miastach sowieckiego imperium. Wraz ze zwycięskim pochodem kapitalizmu do rosyjskich fabryk przyszły bowiem nie tylko zachodnie maszyny i zachodni inżynierowie. Lecz także powróciła władza menadżerów nad robotnikami. Amerykanizacja przemysłu, jak nazywano racjonalizację produkcji, doprowadziła do zamykania nierentownych zakładów, zwalniania robotników i różnicowania zarobków. Nadwątlała też napięte i bez tego stosunki między robotnikami a komunistami. W 1923 roku z początkiem ożywienia gospodarczego do miast napłynęły tysiące zdemobilizowanych żołnierzy, chłopów i robotników, ukrywających się na wsiach w czasach wojny domowej. Zatrudniali się oni w fabrykach, wynajmując mieszkania w walących się koszarach, w barakach na obrzeżach miast, w drewnianych szopach, a nawet ziemiankach. Ci biedni robotnicy nie przejawiali żadnego zrozumienia dla bolszewickiego programu racjonalizacji w przemyśle. Dzięki któremu wprawdzie rosły wskaźniki produkcji i spadały koszty, lecz który nie przyczyniał się w żadnym stopniu do podwyższenia ich poziomu życia. Przede wszystkim jednak rosło bezrobocie. Tylko w niżnym Nowgorodzie tamtejszy Urząd Pośrednictwa Pracy notował w 1929 roku 16 tysięcy bezrobotnych. Rewolucja obiecywała dobrobyt i nadmiar dóbr. W rzeczywistości jedynie zachodni wykształceni specjaliści, sprowadzeni do Rosji z początkiem nowej polityki ekonomicznej, a z czasem też rodzimi, otrzymywali wysokie pensje i specjalne przydziały, mieszkali w komfortowych domach i kupowali w osobnych sklepach. W Donbasie na dawne miejsca pracy przywracano nawet takich inżynierów i menadżerów, którzy w czasie wojny domowej pracowali razem z białymi. Tu robotnicy spotykali nierzadko swoich dawnych przełożonych, mając jeszcze w świeżej pamięci ich bezczelną arogancję i samowładcze decyzje. I któż miałby się czuć zaskoczony faktem, że większość robotników odrzuciła nowy kurs władzy bolszewickiej? W ich oczach była to zdrada rewolucji, która powoływała się przecież na wolę robotników. U nas jest teraz jak w krajach burżuazyjnych, gdzie jest wielu bezrobotnych, napisał w 1927 roku robotnik z Bałaszowa w guberni saratowskiej do gazety Batrak, czyli robotnik za dniówkę. Robotnik idzie do pośredniaka i wychodzi z niczym, więc zabiera się za kradzieże, czego władza kompletnie nie rozumie. Komuniści mówili o dyktaturze proletariatu. W rzeczywistości jednak w ośrodkach przemysłowych Rosji panowała dyktatura menadżerów i komunistów. Dlatego też od 1921 roku nie było roku bez strajków i gwałtownych wybuchów społecznych. Robotnicy buntowali się, domagając się wyższego wynagrodzenia. We wszystkich tych protestach podstawowym ich żądaniem było jednak żądanie równości, zaprowadzenia sprawiedliwości. I przywrócenia godności każdemu człowiekowi, tak jak obiecywały to hasła rewolucji 1917 roku. W tym czasie zmienił się też stosunek komunistów do robotników. Przywódcy komunistyczni otaczali się insygniami władzy, pozując na proletariackich przywódców, którzy rozkazują robotniczym brygadom i reprezentują władzę państwową. W oczach mas pracujących, byli jednak tylko kompanami kapitalistycznych specjalistów, rzecznikami kapitalistycznych metod produkcji, mówiącymi o obniżeniu kosztów produkcji, Amerykanizacji przemysłu, Tayloryzmie i Fordyzmie, przez co stracili z oczu socjalne problemy robotników. W miejsce kontroli robotniczej, którą propagowała rewolucja, pojawiła się teraz dyktatura menadżerów i inżynierów. W tej sytuacji Robotnicy przestali traktować związki zawodowe i komórki partyjne zakładane przy fabrykach jako instytucje broniące ich interesów. W wielu miejscach ich agresja kierowała się też przeciwko funkcjonariuszom komunistycznym, miejscowym despotom, którzy w imieniu proletariatu traktowali ich jak niewolników i podporządkowywali się jedynie dyktatowi kapitalistycznych specjalistów. Niekiedy robotnicy, kierując agresję przeciw władzy bolszewickiej, Posługiwali się retoryką używaną przez bolszewików wobec wrogów. Dla nich nie tylko specjaliści byli wrogami klasowymi, lecz również komuniści, którzy zdawali się działać w przymierzu z burżujami starego reżimu. Górnicy z kopalń Donbasu dostrzegali na przykład nie tylko alians komunistów z menadżerami, lecz odróżniali stojących po stronie robotników prawdziwych komunistów od żydowskich wyzyskiwaczy, Którzy stroili się w piórka komunistów, by swobodnie robić swoją złą robotę. W jednym z osiedli Donbasu robotnicy rozpowszechnili pogłoskę, że Trocki, który był Żydem, jest bliski obwołania się carem i że skupi on w swych rękach całą władzę. Żydzi wzięli władzę w swoje ręce i chcą wynieść na tron własnego cara. Tak w każdym razie głosiła relacja tajnej policji GPU z roku 1925. Kiedy Stalin w latach 30. dał sygnał do prześladowania wrogów i szpiegów, korzystał z absurdalnych wyobrażeń narosłych w głowach mas, nie musząc nic przedsiębrać w tym kierunku. Nowa polityka ekonomiczna była dla przywódców partyjnych w Moskwie, także w tym zakresie, który dotyczył przemysłu, niczym innym niż przejściowym kompromisem. W najwyższych kręgach bolszewickich od początku istniały konflikty między umiarkowanym, praktycznie myślącym skrzydłem, a radykałami na temat kwestii jak traktować specjalistów. Przeważały głosy radykalne przede wszystkim za sprawą Donbasu i Baku, gdzie nastroje buntownicze wśród robotników osiągnęły rozmiar znacznie poważniejszy niż gdzie indziej. Czasami komuniści przyłączyli się do robotniczych strajków, by nie stracić kontaktu z tymi, w których imieniu występowali. Już w pierwszej połowie lat dwudziestych inscenizowano w Donbasie szereg pokazowych procesów przeciwko inżynierom i menadżerom, którym zarzucano sabotaż w produkcji i celowe doprowadzenie do wypadków przy pracy. W 1926 roku ponad połowa wszystkich zatrudnionych w tamtejszych zakładach techników i inżynierów została postawiona przed sądem. Tak też było w Baku. Na polach naftowych i na obrzeżach miast zdarzały się często eksplozje i wypadki, ponieważ robotnicy nie umieli się obchodzić z nowoczesną techniką, która przyszła z Zachodu. Dla lokalnych komunistów był to niewątpliwy dowód, że stoją za tym klasowi wrogowie. Dziesiątki specjalistów trafiło na ławę oskarżonych. W ten sposób robotnicy i komuniści znaleźli wspólny język. Ci pierwsi, powodowani wieloletnim poczuciem krzywdy, szukali zemsty i wyrównania rachunków. Motorem działania drugich były ich polityczne obsesje. Rzec można, iż ujawniła się tutaj podstawowa zasada stalinizmu skażenie społeczeństwa nienawiścią i gwałtem. 4. Tworzenie jednego narodu w ramach imperium. Rosja była krajem wielonarodowościowym. Prawda ta dotarła do Bolszewików w całej rozciągłości dopiero wówczas, gdy rozszerzyli swoje panowanie po krańce imperium. Partia bolszewicka składała się początkowo niemal z samych Rosjan i z rusyfikowanych Żydów. Wszyscy oni byli mieszkańcami miast i słabo znali życie chłopów zamieszkujących rozległe połacie Rosji. Rewolucjoniści nie mieli więc w polu swego widzenia problemów ludności muzułmańskiej Kaukazu, Tatarów i Baszkirów, nomadów z Azji Środkowej czy narodowości zamieszkujących Syberię. Ich kultura, szczególnie islamska, zupełnie rozmijała się z ideami partii bolszewickiej. Z czasem jednak bolszewicy zwyciężyli nie tylko w miastach europejskiej części Rosji, lecz zdobyli także azjatyckie peryferie państwa rosyjskiego. Oznaczało to, że ich władza objęła dawne Imperium Carskie, a fakt ten domagał się z ich strony odpowiedzi na pytanie, jak pogodzić ideę socjalizmu z heterogenicznością języków, religii i kultur na zdobytych terenach. Istniejący w partii bolszewickiej lewicowi intelektualiści mieli wprawdzie zastrzeżenia co do uwzględniania narodowości przy wprowadzaniu w życie idei socjalistycznych, Lenin widział jednak dalej niż radykalni internacjonaliści. Dla niego prawo do samostanowienia każdego narodu nie było jedynie fasadą, którą należało utrzymywać, by zdobyć przychylność elit nierosyjskich nacji. U nas są Baszkirowie, Kirgizi i inne narodowości, wołał Lenin do delegatów na ósmy zjazd partii. I w stosunkach z nimi nie możemy odmówić im uznania. Nie możemy go odmówić żadnemu narodowi, który żyje w granicach dawnego cesarstwa rosyjskiego. W szczytowym momencie wojny domowej, wiosną 1919 roku, problem narodowościowy stał się problemem politycznym. Finlandii, Polsce, Ukrainie i guberniom zakaukaskim udało się wyłamać z organizmu dawnego rosyjskiego imperium i zdobyć samodzielność państwową, a większa część azjatyckich peryferii Rosji znalazła się pod kontrolą białych. W tej sytuacji obstawanie przy tym, by walkę klasową wyzyskiwać przeciwko reprezentantom różnych narodowości, oznaczało mylenie życzeń z rzeczywistością. Lenin w każdym razie skłonił głowę przed gorzką konstatacją, że w niektórych regionach Rosji Sowieckiej identyfikacja narodowościowa przeważa nad pozostałymi. Trzeba stracić rozum, żeby kontynuować politykę cara Mikołaja, odpowiadał Lenin oponentom wątpiącym w sens i cel narodowościowego stopienia w jeden organizm różnych nacji zamieszkujących teren dawnego carskiego imperium. W końcu, mimo oporów wielu współtowarzyszy, Lenin przeprowadził jednak swoje pomysły w kwestii narodowej. Udało mu się również dlatego, że wspierali go funkcjonariusze bolszewicy z najodleglejszych peryferii Rosji. W czasie wojny domowej Partia Bolszewicka stała się bowiem organizacją wieloetniczną. Przestając być polityczną przystanią dla samych Rosjan i Żydów. W konsekwencji zmieniło się też nastawienie komunistów do narodów, którymi mieli rządzić. Nieprzypadkowo Lenin powierzył urząd komisarza ludowego do spraw narodowości Gruzinowi, Stalinowi. Przywódcy partyjni dali tą decyzją sygnał, że przebudowy wielonarodowościowego imperium nie pozostawiają w rękach rosyjskiego centrum, lecz że w zadaniu tym, Powinni uczestniczyć reprezentanci wszystkich narodów. Idea wyraźnego podkreślania przynależności obywatela do określonej narodowości i tworzenia władz z obywateli różnych nacji w ramach jednego organizmu państwowego nazywali bolszewicy zakorzenieniem. Idea ta została przyjęta na dwunastym zjeździe partii wiosną 1923 roku. Przyjęta struktura polityczna imperium uwzględniająca terytoria etnicznie odrębne, wprowadziła podział na republiki, republiki autonomiczne oraz autonomiczne obwody i powiaty. Mniejszościom narodowym przyznano prawa i autonomię w sprawach kultury nie tylko w tych republikach, w których większość stanowili Rosjanie, ale we wszystkich republikach narodowych powstałych na terenie Związku Sowieckiego. Od tej pory w wielu regionach tamtejszą ludnością rządzili w narodowych Sowietach. Sądzili w narodowych sądach i nauczali w narodowych szkołach, miejscowi urzędnicy, sędziowie i nauczyciele. Idea zakorzenienia wynikała nie tylko ze względów pragmatycznych, takich jak na przykład możliwość przekazania idei socjalistycznych na danym obszarze w języku narodowym, a więc powszechnie zrozumiałym. Nie bez znaczenia dla jej powstania było przekonanie większości bolszewickich przywódców, że Rosjanie powinni odpokutować za swoje wcześniejsze uprzywilejowanie i swój szowinizm. Teraz Rosjanie stali się narodem uciskającym inne narody. Choć rosyjscy chłopi przed rewolucją 1917 roku nie byli bliżsi ówczesnym elitom społecznym niż mieszkańcy wsi pozostałych regionów rosyjskiego imperium. Doszło więc do tego, że Rosjanie, poza centralnymi republikami mającymi charakter słowiański, byli uważani za chłopów i szowinistów. Ta strategia pozytywnej dyskryminacji bardzo zaciążyła na sowieckiej polityce narodowościowej. Sprawiła bowiem, że naród rosyjski zaczął kojarzyć się negatywnie jako naród ciemiężycieli. I tam, gdzie Rosjanie popadali w konflikt z tymi, którzy osiągali lepsze od nich wyniki w pracy, powoływali się na dyktaturę proletariatów, w której imieniu bolszewicy zdobyli władzę. Rosjanie byli zatem proletariuszami, a nie Rosjanie. Przede wszystkim nie Rosjanami. Idea tworzenia jednego narodu przy jednoczesnej świadomości odrębności etnicznej poszczególnych obywateli, największe triumfy święciła na tych terenach, gdzie panowała kultura tradycyjna kultura wstecznictwa gdzie według bolszewików życie płynęło tak jak przed wiekami. Ukraińscy i gruzińscy chłopi, kazachscy i turkmeńscy nomadowie Musieli przezwyciężyć swoje zacofanie, musieli stać się proletariuszami, by mógł przyjść do nich socjalizm. W każdym razie w rozumieniu przywódców komunistycznych narody były dzieżami, w których mógł się dokonać postęp od kapitalizmu do socjalizmu. Dlatego też modernizacja życia mniejszości narodowościowych splotła się na peryferiach rosyjskiego imperium w nierozwiązywalny węzeł. Nie można iść wbrew historii, oświadczył Stalin w marcu 1921 roku na 10 Zjeździe Partii. I dlatego rozwój kultur narodowych jest zobowiązaniem dla komunistów. Homogenizacja mapy etnicznej kraju była więc nieunikniona. Stalin mówił wprawdzie o socjalistycznych treściach w narodowych formach, w rzeczywistości jednak bolszewicy dokonywali nieustannie identyfikacji społecznej i etnicznej obywateli. Dzielili społeczeństwo na kategorie i hierarchizowali je, przypisując poszczególnym klasom społecznym i nacjom charakterystyczne, trwałe cechy. Uprzywilejowywanie mniejszości narodowych, istnienie w szeregach partii i administracji państwowej wielu ich reprezentantów, i danie w poszczególnych republikach pierwszeństwa językowi narodowemu uzależniało władzę w Moskwie od tłumaczy, którym bardziej odpowiadała samodzielność własnych regionów ojczystych niż socjalizm. Zakorzenienie, które miało pomóc przezwyciężyć nacjonalizm, paradoksalnie go umocniło. W wielkich wielonarodowych miastach imperium konflikty się nasilały, ponieważ bolszewicy dawali poszczególnym narodom przywileje i hierarchizowali je. W ten sposób uprawomocniono te wszystkie narodowe tradycje, których w socjalizmie miało już nie być. Socjalistyczne w formie, narodowe w treści. Tak można było opisać tę tendencję. Liczna reprezentacja członków mniejszości narodowych na wszystkich szczeblach partii i władzy wywołała w republikach uzasadnione pytanie, czy narodowi potrzeba w ogóle jeszcze do szczęścia komunistów. Sytuacja ta bowiem dawała przewagę kulturową elitom poprzedniego okresu. Burżuazji na Ukrainie i Białorusi, przywódcom rodów i klanów na Kaukazie oraz islamskim duchownym w Azji Środkowej. A ponieważ również komuniści z poszczególnych regionów uchodzili za takich, którym bliższa jest własna nacja niż przyszłość socjalizmu, bo w krajach ościennych graniczących ze Związkiem Sowieckim, w Persji czyli Iranie, Turcji, Polsce i Finlandii. Wykuwały się odmienne, atrakcyjne modele emancypacji narodowościowej. Rząd w Moskwie pod koniec lat dwudziestych stanął przed dylematem. Bolszewicy obawiali się, nie bez racji, o atrakcyjność głoszonych przez siebie idei, a w konsekwencji o władzę. Dlatego musieli popaść w konflikt z komunistami z poszczególnych republik narodowych, marzącymi o narodowym samostanowieniu, a nie o socjalizmie. Z robotnikami, którzy nie chcieli przynależeć do klasy robotniczej, której częścią byli te szopcy, a także z reprezentantami owych tradycji, które naród w ogóle konstytuują. Odcinek 11. 5. Kariera Stalina. Bolszewicy musieli zintegrować w jeden kraj zacofane narody i krnąbnych chłopów. Nie mogąc przy tym ufać instytucjom, które stworzyła rewolucja. W radach Sowietach nie było ani świadomych klasowo proletariuszy, ani też solidnych i dobrze wykształconych fachowców. To był też powód, dla którego rząd Rosji Sowieckiej, Rada Komisarzy Ludowych, ustanawiany był nie przez Sowiety niższego stopnia, lecz przez przywódców partyjnych, również ministerstwa od 1917 roku, zwane komisariatami ludowymi, nigdy nie były w stanie w pełni kontrolować komunistów. Nie miały też ambicji pełnienia roli egzekutywy dyktatury proletariackiej. W połowie lat dwudziestych zatrudnienie w nich ludzie przejawiali jeszcze zresztą mentalność carskich urzędników. Wielu z nich krytykowało autokrację i związane z nią praktyki sprawowania władzy. To nastawienie nie czyniło ich przyjaciółmi ani sprzymierzeńcami bolszewików, którzy akceptowali tylko tych, którzy bez zastrzeżeń aprobowali ich myślenie i sposób działania. Dyktatura proletariatu bez bolszewickiej kadry spełzłaby na niczym. Co do tego bolszewicy nie mieli złudzeń. Dlatego woleli się nie opierać na kapitalistycznych specjalistach i lewicowych inteligentach, nie będących członkami partii komunistycznej. Zdawali sobie sprawę, że bez kontroli urzędnicy tacy nigdy nie zrealizowaliby we właściwy sposób idei rewolucji bolszewickiej. Tylko partia mogła wziąć na siebie spełnianie funkcji kontrolnych. Była zatem instrumentem kontroli i interwencji zarazem, i to ona umożliwiała kierowanie polityką, łamanie oporu i neutralizowanie ukrytego sprzeciwu starych elit w urzędach sowieckiego państwa. Dawała też ludziom ze świecznika, Możliwość związania ze sobą poszczególnych regionów wielonarodowościowego państwa wraz z decentralizacją i indygenizacją, ulokalnieniem administracji. Reżim pozbawił się bowiem wielu instrumentów rządzenia, których potrzebował, żeby zaistnieć jako aktor rządzący również na peryferiach imperium. Jak niegdyś dawną Rosję jednoczyła symbolicznie osoba cara, tak teraz jedność sowieckiego imperium opierała się na istnieniu partii. Na zewnątrz przywódcy bolszewicy przedstawiali partię jako grupę ludzi wybranych, zaprzysiężonych i zdeterminowanych. Wizerunek ten miał służyć jednak tylko zamaskowaniu faktu, że władza partii była w gruncie rzeczy krucha i słaba, tak jak manifestowanie autokracji, przykrywające słabość politycznej władzy, było fantazjowaniem o wszechmocy. I służyło komunistom utrzymywaniu określonej fasady. Tylko tak można zrozumieć, dlaczego dyskusje toczone w gronie ścisłego kierownictwa partyjnego doprowadziły do dyktatury jednego człowieka. Rozbieżność zdań ujawniała się na niepewnym gruncie w izolacji. Każda różnica poglądów mogła być jednak wstępem do upadku władzy sowieckiej, gdyby została umiejętnie rozegrana przez wrogów. Obawa ta towarzyszyła wszystkim dyskusjom, jakie jeszcze w ogóle toczyły się w partii w latach dwudziestych. Gdzie indziej taka wymiana poglądów byłaby tolerowana, jednak Stalin i Góra Partyjna traktowali ją jako zagrożenie swojej egzystencji. W lutym 1926 roku Stalin ostrzegał członków Biura Politycznego, by dyskusje, które toczą między sobą, nie przedostawały się na zewnątrz. To, co zostanie napisane, będzie czytane na prowincji i muszę powiedzieć, że jest to niebezpieczne i niewłaściwe. Michał Kalinin, nominalny premier Związku Sowieckiego, ostrzegał jesienią 1925 roku, by do wiadomości szeregowych członków partii nie podawać treści ze stenogramów posiedzeń biura politycznego, ponieważ świadczą one o słabości i braku jednomyślności członków biura. Gdybyśmy prowadzili dyskusję tylko w biurze politycznym, bez stenogramów, bez zapowiedzi, moglibyśmy sobie pozwolić na więcej dygresji. Ale te dyskusje przedostały się do kręgów pozapartyjnych i w znaczący sposób osłabiły władzę sowiecką. Jaki był temat tych dyskusji? Wpływ i władza tak trzeba odpowiedzieć. Lecz walka o wpływ i władzę wiązała się przede wszystkim z różnymi poglądami na to, w jaki sposób wprowadzić dyktaturę socjalistyczną w kraju. Rozbieżności co do właściwej drogi pojawiły się już w 1923 roku, kiedy szef Międzynarodówki Komunistycznej i Organizacji Partyjnej w Piotrogrodzie, Grigory Zinowiew i jego alter ego Lew Kamieniew, sprzymierzyli się przeciwko organizatorowi i wielkiemu strategowi rewolucji Lwu Trockiemu. Wspólnie z niewiele jeszcze wtedy znaczącym sekretarzem generalnym partii, Józefem Stalinem, pracowali nad demontażem pozycji charyzmatycznego przywódcy. Kiedy w styczniu 1924 roku zmarł Lenin, walka o władzę wybuchła otwarcie. W starciu z przeciwnikami, Trocki zachował się tak, jak się tego po nim spodziewano. Zignorował konkurentów, uważając ich za ograniczonych, pozbawionych talentu i zręczności. Nie wykorzystał też okazji, by przy trumnie Lenina dać do zrozumienia, że teraz on jest następcą wodza rewolucji. Kiedy Lenin umarł, Trocki przebywał w Kurorcie nad Morzem Czarnym, by leczyć się tam z tajemniczej choroby i nie wrócił na pogrzeb. Zamiast niego więc mowę nad trumną wygłosił Stalin i dał słuchaczom próbkę swego talentu i swoich poglądów przedstawionych jako program partii. Trocki pozostał daleko nie tylko w czasie pogrzebu Lenina. Kiedy należało bronić własnych przekonań wobec adwersarzy w partii, był nieobecny albo mało aktywny. Wierzył w swoją nienaruszalną pozycję organizatora rewolucji październikowej i dowodcy militarnego w wojnie domowej. Przypuszczalnie nie przyszło mu na myśl, że otaczające go przeciętne figury mogą przyczynić się do jego upadku. Wystarczyło mu popisywanie się wirtuozerią swego intelektu i akrobatyką retoryczną. Codzienność partyjnego rządzenia zostawiał natomiast swoim przeciwnikom. Trocki nie wykorzystał nawet testamentu Lenina, w którym chory już przywódca rewolucji nazywał Stalina grubianinem i człowiekiem niebezpiecznym dla partii bolszewickiej. Tym samym bezpowrotnie stracił możliwość zyskania pozycji następcy Lenina jako Przywódca rewolucji. Pomiędzy Stalinem a Trockim doszło do starcia, ponieważ zdecydowanie różnili się w kwestii strategii wprowadzenia w życie idei socjalistycznych, mogących zagwarantować sukces. Trocki nie widział innej drogi niż permanentna rewolucja. Uważa również, że rewolucja musi objąć też inne kraje, ponieważ socjalizm jako porządek społeczny mógł rozwijać się w Związku Sowieckim tylko wówczas, gdy stałby się zjawiskiem na skalę światową. Idea permanentnej rewolucji trockiego była niczym innym jak przyznaniem przez tego ortodoksyjnego marksistę, że przejęcie władzy przez bolszewików nastąpiło zbyt wcześnie. Rewolucja socjalistyczna w zacofanym kraju rolniczym, w którym nie było niezbędnych warunków społecznych ani ekonomicznych dla jej przeprowadzenia, nie powinna była się wydarzyć. Trocki rozwiązał tę sprzeczność w sposób dla siebie znamienny. Głosił, że rewolucja bolszewicka utrzyma się tylko wtedy, kiedy stanie się sygnałem dla robotników w bardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej i kiedy oni, porwani siłą rewolucyjnych nastrojów, obalą kapitalistyczne rządy tych krajów. W ten sposób rewolucja wyjdzie poza Rosję i rozleje się na rozwinięte państwa kapitalistyczne, a stamtąd, niesiona wielkim solidarnym poruszeniem, Powróci do Rosji, by tu się zakończyć. Gdy w maju 1926 roku angielscy robotnicy wezwali do strajku generalnego, Trocki dojrzał w tym fakcie, mylnie oceniając sytuację, dowód na to, że w Europie dokona się wkrótce przewrót socjalistyczny i zażądał od biura politycznego, by uczyniło ono wszystko dla obalenia rządu angielskiego. Również w polityce wewnętrznej trocki jego zwolennicy, przede wszystkim teoretycy ekonomii i gospodarki, szef Komitetu Finansowego przy Radzie Komisarzy Ludowych Jewgeni Preobrażenski i zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Gospodarki Krajowej Piatakow, reprezentowali inny kurs niż Stalin i teoretyk partii Nikolaj Bukharin. Opowiadali się oni za szybką rozbudową przemysłu ciężkiego. I za zakończeniem nowej polityki ekonomicznej, która w ich ocenie stworzyła korzystne warunki nie dla przemysłu, lecz dla zacofanego rolnictwa. Chłopi mieli być przywiązani do ziemi i mieli obowiązek dostarczać państwu zboże, tak jak w czasie wojny domowej. Zwolennicy Trockiego uważali, że industrializacja Związku Sowieckiego zostanie osiągnięta dzięki eksportowi zboża i pod warunkiem, że chłopi zrezygnują z konsumpcji. W wizji nowego społeczeństwa, którą rozwinął Trocki, nie było miejsca dla rosyjskich chłopów i ich potrzeb. Istnieli w niej tylko rosyjscy proletariusze, świadomi walki klasowej, i cywilizowani Europejczycy, żyjący w gigantycznych przestrzeniach industrialnych. Marzenia te miały szansę stać się rzeczywistością pod warunkiem, że uprzemysłowione kraje Europy pomogłyby młodemu Związkowi Sowieckiemu unowocześnić gospodarkę. Za argumentami Trockiego przemawiało to, że miały one oparcie w pismach Lenina i pierwotnych nastrojach przywódców bolszewickich. Dla Lenina, tak jak dla Trockiego, błędem było, że rewolucja ominęła Niemcy kolebkę zorganizowanego ruchu robotniczego. Tak samo oceniali strategię bolszewicką Zinowiew i Kamieniew. Nie zdradzali się z tym jednak, ponieważ ważniejsze było dla nich pozbycie się ze ścisłych kręgów władzy Trockiego, niż osiągnięcie politycznych celów, o których słuszności byli przekonani. Stalin, którego wówczas jeszcze nikt nie traktował poważnie, mógł w tym układzie wygrywać zwolenników różnych opcji, a jednocześnie przygotowywać grunt do rozprawienia się ze swoim największym przeciwnikiem Trockim. Stalin przypomniał członkom Komitetu Centralnego, że rewolucja na zachodzie Europy zgasła i umacnia się tam gospodarka kapitalistyczna, a porządek demokratyczny ma się zupełnie dobrze. Dlatego nie istnieje inna alternatywa niż socjalizm jednego kraju, jak nazywał Stalin swoją strategię ograniczenia rewolucji do Związku Sowieckiego. Gdyby skończyła się rewolucja permanentna, Również rewolucja październikowa utraciłaby swoją legitymizację. Nikt nie może, twierdził Stalin, uzależniać przetrwania rewolucji rosyjskiej od oczekiwań, które zresztą nie mają w najbliższym czasie szans na urzeczywistnienie. Inaczej trzeba by w ogóle zrezygnować z kontynuowania rewolucji. Któż jednak weźmie się poważnie za demontaż tego, czego był współtwórcą? Dlatego Stalin zaproponował strategię która w wewnętrznych sprawach państwa zmierzała ku stabilizacji ekonomicznej i tworzenia struktur państwowych, a w sprawach zewnętrznych do umocnienia pokoju i współpracy z partiami socjalistycznymi państw sąsiednich. Strategia ta zobowiązywała komunistów do współpracy z partiami socjaldemokratycznymi i kapitalistycznymi w innych krajach, by przygotować tam warunki pod przyszłą rewolucję socjalistyczną. Trocki przegrał w walce o władzę. Został też, decyzją Stalina, usunięty z Urzędu Ludowego Komisarza Wojny i Marynarki. W 1926 roku karierę polityczną zakończyli też Zinowiew i Kamieniew, ponieważ sprzymierzyli się ze swoim nigdy dzisiejszym wrogiem, Trockim, i przyjęli jego argumenty. Gdy Wielka Brytania zerwała w 1927 roku stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Sowieckim i gdy wydawało się, że wojna jest nieunikniona, w Radzie Komisarzy Ludowych jeszcze raz doszła do głosu opozycja przeciw Stalinowi. W tym samym roku chiński rząd Kuomintangu, Chiang Kai-sheka, dokonał masakry na chińskich komunistach, co powtórzyło się rok później w Szanghaju. Również i te wydarzenia. Zdawały się przyznawać rację przeciwnikom strategii frontu ludowego, którzy uznawali wyższość konfrontacji nad kooperacją. Nie zważając na to, Stalin pokonał swoich krytyków. Zinowiew i Kamieniew zostali wykluczeni z biura politycznego. Na stanowisku przewodniczącego Międzynarodówki Komunistycznej Zinowiewa zastąpił Nikolaj Bucharin. W biurze politycznym natomiast miejsca usuniętych członków zajęli Michaił Kalinin, Kliment Woroszyłow, Wiaczesław Mołotow, Walerian Kujbyszew i Jan Rudzutak. A na kandydatów do tego wysokiego gremium awansowali staliniści: Grigori Sergo Ordzonikidze, Kaganowicz, Andrzej Andrzejew, Sergiej Kirov, Włas Czubar, Stanisław Kosior i Anastas Mikojan. Zinowiew, Kamienie Fitrocki. Zostali wykluczeni z partii w 1927 roku. Stalin uważał Trockiego za tak niebezpiecznego, że w 1928 roku wysłał go do Kazachstanu, a wkrótce potem kazał deportować do Turcji. W końcu lat 20. Stalin odwrócił swoje łaskawe oblicze od dotychczasowych sprzymierzeńców: Nikołaja Bucharina, szefa rządu Aleksieja Rykowa. I przewodniczącego Sowieckich Związków Zawodowych Michaiła Tomskiego. Byli oni zwolennikami NEP-u i umiarkowanego kursu wobec Chłopów, podczas gdy Stalin miał już inną wizję. W 1926 roku Stalin i inni wysocy funkcjonariusze bolszewiccy postanowili zakończyć eksperyment z NEP-em i realizować program Trockiego dotyczący industrializacji i kolektywizacji. Musiało więc dojść do starcia Stalina z Bucharinem w kwestii sposobu wprowadzania industrializacji w kraju. Stalin zbliżył się w tej materii do poglądów Trockiego i Zinowiewa, co jednak bynajmniej nie oznaczało ich zrehabilitowania. Stalin stał się teraz trockistą, który zamierzał poradzić sobie bez Trockiego. W 1929 roku prawicowa opozycja jak nazywał Stalin swoich wewnątrzpartyjnych oponentów, została unieszkodliwiona. A w roku 1930 Bucharina, Rykowa i Tomskiego ostatecznie usunięto z najwyższych kręgów władzy. Stalin nie mógł się ich jednak pozbyć zupełnie. W przeciwieństwie do Trockiego i Zinowiewa, Rykow i Tomski zatrzymali stanowiska w Komitecie Centralnym, gdyż byli tam bardziej lubiani niż samowolny Trocki a Bucharin pozostał dlatego, że złożył samokrytykę i całkowicie podporządkował się Stalinowi. W 1929 roku jedynowładztwu Stalina nic już nie stało na drodze. Wprawdzie despota musiał jeszcze uważać na współpracowników zajmujących najwyższe stanowiska partyjne i tak nimi sterować, by podporządkowywali się jego woli. Ale nie dochodziło już do otwartych tarć. Najdobitniej świadczy o tej zmianie kult osoby Stalina, widoczny od 1929 roku, kiedy fetowano jego 50. urodziny jako wodza i ojca narodu. Od tej pory krytyka wewnątrzpartyjna umilkła. Stalin stał się jedynowładcą. A kilka lat później nikt już nie odważył się nawet aluzyjnie zaznaczyć wątpliwości pod adresem generalnej linii partii. Na początku kultu zdarzyło się, że kilku działaczy komunistycznych najwyższego szczebla odważyło się w tajemnicy skrytykować politykę wodza. Stało się to jesienią 1930 roku, kiedy premier Sergiej Sercow wystąpił z ostrożną krytyką aktów przemocy towarzyszących kolektywizacji. Stalin kazał krytykujących go publicznie upokorzyć i ukarać tak, by każdy mógł zobaczyć, dokąd prowadzi sprzeciw i krytyka. Jak mogło dojść do tego, że właśnie Stalin, który w najwyższych kręgach bolszewickich nie był postrzegany ani jako wybitny teoretyk, ani zdolny mówca, ostatecznie wysforował się na czoło przywódców komunistycznych i stał się panem życia i śmierci? latach rewolucji i wojny domowej, nawet najbardziej zaufani współpracownicy Stalina nie wyobrażali sobie, że w walce o władzę zwycięży kiedyś właśnie on. W roku 1917 mało kto jeszcze w ogóle znał to nazwisko. Na zachodzie wielu historyków dziwiło się temu już tylko dlatego, iż byli przekonani, że również w Związku Sowieckim dyktaturę musiała legitymizować mobilizacja mas. Potrafili oni wyobrazić sobie rewolucjonistę jako trybuna ludowego we współczesnym społeczeństwie mas, ale nie jako despotę oderwanego od rzeczywistości, który barykaduje się za murami Kremla. Dyktatura sowiecka była jednak słaba. Nie potrafiła zmobilizować szerokich rzesz obywateli do swoich celów. Powoływała się na wolę narodu, nie udzielając jej jednak głosu. Dyktator rządził poprzez swoich aparatczyków. I stosowne organy, gdyż nie mógł oprzeć się na woli narodu, zresztą nie dał jej nawet okazji, by mogła się ujawnić. Dlatego też nikt nie oczekiwał od Stalina ognistych, demagogicznych mów, które porwą masy. Stalin był mistrzem intrygi i igrania z władzą. Wygrywał przeciw sobie wysokich funkcjonariuszy partii, kazał zakładać podsłuch w ich mieszkaniach, kontrolować korespondencję i zawsze uprzedzał ruch. Jaki zamierzali wykonać jego przeciwnicy. Przede wszystkim umiał wykorzystywać współpracowników, karierowiczów i ludzi o skłonnościach kryminalnych. Wikłał ich w zbrodnicze intrygi, a przez to czynił ich swoim bezwolnym narzędziem. Struktura instytucji, jaką była partia, dała mu do ręki możliwość pozbywania się przeciwników kolejno. Mógł przy tym liczyć na poparcie świeżych działaczy z najdalszych peryferii Rosji Sowieckiej. A po śmierci Lenina tysiącami werbowanych do partii spośród robotników i chłopów. Na dziesiątym zjeździe partii Lenin przekonywał delegatów, że trzeba zabronić tworzenia śródpartyjnych frakcji. Na to powoływał się Stalin, usuwając swoich przeciwników z biura politycznego. Tak przebiegle udało mu się dobrać sobie ludzi, którymi obsadził najważniejsze funkcje i stanowiska, że pod koniec lat dwudziestych sprzeciw traktowany był już wyłącznie jako zdrada. Zdogmatyzowanie ideologii i sztywne rytuały dyscyplinujące umożliwiły Stalinowi usprawiedliwianie swoich bezwzględnych posunięć celami wyższymi.